A w ostatnim odcineczku miało miejsce zakończenie rozprawy klasowej. Takiej rozprawy i egzekucji jak ta to jeszcze nie było. Ej, patrzcie co zrobiłam dla Mahiru. Na pewno jej się spoda... Co to za gówno? Spalić to! I skończyliśmy, moi drodzy, dokładnie w tym miejscu. Znajdujemy się przed wejściem na wyspę trzecią. Monomi poinformowała nas, że pokonała kolejną monobestię, a my dzięki temu idziemy sobie pozwiedzać trzecią wyspę. Natomiast zanim zaczniemy, ty mysiu pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcinek z Dangi. Tak samo, moi drodzy, nie zapomniałem, dzisiaj sprawdźmy pupila, który... Ej, patrzcie, jedną kubkę tylko zrobił. Mogę ci dać jakiś prezent? Masz wodę. Mogę ci... Czekaj. O, prezent dla pupilka. Pupilek się cieszy, dostał wodę. Zajebiście. To widzimy się za dwa odcinki. Może nie zdechniesz. Tymczasem idziemy pozwiedzać. Monomi miała rację. Monobestia, która blokowała ten most, zniknęła. Więc jeśli pójdziemy dalej, powinniśmy dotrzeć do nowej wyspy. Z uczuciem nadziei w sercu, które przyćmiło wszelki pozostający strach, jaki czułem, przeszedłem przez most prowadzący na nową wyspę. Jak będzie Wow! Ej, ciekawie to wygląda. Czy to jakieś miasto, jakieś... Co to jest? Więc to jest trzecia wyspa. Atmosfera jest zupełnie inna niż na poprzednich. Burzliwe cyce... Co? Jak burzliwe cyce? Co to jest? Wszystko jest w opłakanym stanie. Ledwie czuć, że to jest... kurort. I nie tylko to, na pewno nie ma tu też śladu żadnych ludzi. Zwiedźmy tę wyspę, mamy szpital. Wejdźmy sobie, wszystko po kolei sobie obadamy. Migan to chyba jest już zachwycona. Dostała aptekę, teraz szpital. Wygląda na to, że to szpitalna poczekalnia. Atmosfera jak z horroru, zdecydowanie nie chciałbym być tu pacjentem. Hajime! Co chcesz? Jasny gwi? Przepraszam, że cię przestraszyłam, ale nie martw się. Nawet jeśli dostanie zawału serca, to nic się nie stanie, bo w końcu jesteśmy w szpitalu. W momencie, gdy dostanę zawału serca, na pewno będę miał coś, czym muszę się martwić. Ale ten szpital jest trochę dziwny. Dlaczego? Nie mogę nigdzie znaleźć żadnych lekarzy, pielęgniarek ani... Bo jesteśmy sami na tej wyspie. W sensie, tak jak nikogo nie było w restauracji, żeby nam przygotować jedzonko, tak tutaj nie ma nikogo, ale ty jesteś ostateczną pielęgniarką? Więc mam nadzieję, że nam mysiu pisiu pomożesz. Tak jak myślałem, tu też. Cholera, tu też nikogo nie ma. Co jest nie tak z tą wyspą? A, zauważyłam, że wszystkie środki medyczne nadal tu są. Nie wiem, czy się przydadzą, dopóki ich nie sprawdzimy. A, to znaczy, że muszę je sprawdzić, prawda? Zrozumiałam, pójdę i zrobię to. Dobrze. I zrobię to w mgnieniu oka, więc proszę nie znienawidź mnie. Mikan gorączkowo pobiegła na drugi koniec ciemnej sali, robiąc ogromne zamieszanie, gdy odchodziła. Biuletyn, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Na tablicy ogłoszeń jest jakaś kartka. Najwyraźniej jest to ogłoszenie szpitalne, ale na tej wyspie nikogo nie ma, więc dla kogo napisano to? Pewnie dla nas, mysiu pysiu. Mogę je przeczytać? Nie? Szkoda. Sala dla pacjentów i gabinet konsultacyjny są tam dalej, prawda? Powinno być dobrze, jeśli zostawię to Mikan. No dobra, no to Mikan się tutaj zajmie. A ty, Gundam, chcesz mi coś powiedzieć? Ze wszystkich ludzi wygląda na to, że zagłębiłem się w nostalgię. To miejsce jest podobne do miejsca, gdzie znak pokonania diabła został wyryty w moim ciele dawno temu. Znak pokonania diabła? Co ty mówisz? Ja nie wiem, jak z tobą rozmawiać, naprawdę. Powiedziałem zbyt wiele dla swojego dobra, zapomnij o tym, co słyszałeś. To on przekazał mi tę informację, a teraz mówi, żebym oni... No to po co ze mną gadasz? W ogóle dlaczego, moi drodzy, tu są ślady rąk na szybach? Trochę to straszne. Okej, czy coś jeszcze? Tutaj chyba niekoniecznie. Więc wyjdźmy sobie ze szpitala. Szpital mamy mniej więcej obadany. Mikan się zajmie resztą. Klub muzyczny, burzliwe cyce. Bardzo chcę tam wejść. bardzo chcę tam wejść. Dzień dobry. Czy ktoś na parkingu jest? Nie? Nikogo? Ten budynek z krzykliwymi i bezgustownymi neonami wygląda podejrzanie. Nie mogę stwierdzić, czy jest bezpieczny. Powinienem ostrożnie sprawdzić, co jest w środku. Jak na razie najbardziej to mi się chyba wyspa druga podoba. Tutaj jest wszystko takie poniszczone. Dobra, wchodzimy, my się pisie, do klubu, do burzliwych cyców. A tam... Ej, nie!
To wygląda nawet spoko. Yahoo! To do! Yahoo! Dlaczego tak nagle krzyczysz? Nie strasz mnie tak więcej! Prawda jest taka, że nie mogę powstrzymać się od krzyku. To jest klub muzyczny, prawda? No właśnie, niech sobie krzyczą, bawią się. Wykorzystajmy cudownie ten czas. Te 15 dni, bo nie wiem, co się wtedy wydarzy. Czy to buchnie, czy na przykład skończy się szkolna wyprawa, wycieczka szkolna. Nie spodziewałam się, że znajdę tu takie miejsce. Czuję się taka podekscytowana. Ja tam bardziej podekscytowany tym po prawej. Tam tequila, jakieś drinki, coś. Nie spodziewałam się, że znajdę. Tak, 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 czuję się taka podekscytowana. He, czy ja właśnie powiedziałem to dwa razy? A już myślałem, że to ja coś kurde źle kliknąłem. He, czy wszystko z tobą w porządku? Wszystko w porządku, bo trochę dziwnie się zachowujesz. Jest git, jest git. Czy ja właśnie powiedziałem to dwa razy? Czy ja... Nie będę tego czytać dwa razy. Nie wygląda na to, żeby było git. Łapie, z takim miejscem jak to i Buki nie ma innego wyboru, jak podać pomocną dłoń. To dopiero początek. Yahoo! Zapraszam wszystkich do poczucia tego wspaniałego uczucia. To jak uczucie zadowolenia z siebie, kiedy wyjaśniasz coś za pomocą wyszukanej metafory, której nikt nie rozumie. Czuję, że rozumiem, ale jednocześnie nie rozumiem. No cóż, jeśli naprawdę polubiłaś to miejsce, to zostawię ci je do przeszukania. Dam z siebie wszystko! Za to ty możesz dać mi się ugryźć. Nie, dziękuję. Może kiedy indziej się pogryziemy. Jestem zmęczony, powinienem się pośpieszyć i pójść sprawdzić inne miejsce. Ja jeszcze tutaj bym... To... Nie, telewizorek nie. Tutaj, to... Ten bar. Nie mogę? Nie, to nie. No dobra, widzowie, scena, zobaczmy scenę. Scena, prawdopodobnie nigdy nie będę miał szansy być w świetle reflektorów. Panel kontrolny świateł, więc to jest panel kontrolny oświetlenia. Najwyraźniej za pomocą tego może sterować oświetleniem. Okej. Magazyn mamy, na drzwiach jest napisane tylko dla personelu. Sonia, zaraz z tobą pogadam, sorry, że cię tak pomijam. Prawdopodobnie jest to jakiś magazyn. Dużo rzeczy, widzowie. Jest tu wiele różnych instrumentów, w tym zestawy perkusyjne i gitary. Wygląda na to, że są też rzeczy związane ze scenografią. Farba, światła sceniczne, tapety i kurtyny. Chyba nie ma tu nic szczególnego, czego byśmy teraz potrzebowali. Okej, ale jest sporo rzeczy do sprawdzenia i ja sobie to sprawdzę. Dobra, zacznijmy od prawej do lewej. Są tu przechowywane wykładziny, zasłony, a nawet różnego koloru farby. To prawdopodobnie rzeczy używane do żywienia scenu lub występów na żywo. Naklejki. Jest tu wiele naklejek z logo obiektu. To tak jakby zrobili ich za dużo i nie mieli co z nimi zrobić. Trochę przygnębiające. Mamy gitarki jeszcze, dobła. Lusterko jeszcze. Jest tutaj wiele różnych instrumentów muzycznych. Wiem o gitarach i perkusji, ale są też instrumenty i urządzenia, których nigdy wcześniej nie widziałem. Mamy lustro. W tym ogromnym lustrze może zobaczyć całego siebie. Prawdopodobnie służy do sprawdzania kostiumów. Mając tak duże lustro, łatwo można sprawdzić, jak się wygląda. Obok siebie stoją dwie drabiny. Mogą służyć do wystroju sceny lub nawet filmowania. Okej, to chyba wszystko. Dużą ilością informacji, zostaliśmy obsypani. Idziemy jeszcze porozmawiać z Sonią. Nie chcę cię pomijać, Sonia, spokojnie. Z tobą też porozmawiam. Cóż za wspaniałe miejsce, Hajime. To tu muszą się odbywać te słynne potańcówki. Potańcówki? To właśnie tutaj młodzi ludzie noszą dzwony i inne podobne ubrania, tańcząc swoje tańce, połamańce i inne wywiasy. Nie mam pojęcia, o czym ona mówi. Okej. Sonia po prostu chciała nam przekazać to, jak bardzo jest podekscytowana tym miejscem. Nic więcej, żadnych informacji. Tymczasem idziemy dalej. Na parkingu chyba też nic nie mamy takiego. W takim wypadku możemy iść motel. A co jest dalej, bo jestem bardzo ciekaw. Cyfrowa alejka. Kino, wow. Czarnoksiężnik z krainy Monomi. I wyspa centralna. Dobra, zostały nam jeszcze... 3 lokacje do zwiedzenia. Tymczasem lecimy z motelem. Jest to niewielki budynek z miejscami noclegowymi i parkingiem. To motel, prawda? Widziałem podobny już wcześniej w filmach, ale pierwszy raz widzę go na żywo. Coś chcesz mi powiedzieć, Hyoko? Ren, co za zrujnowany motel. Wygląda też dość niehigienicznie. To tak jak dom Hajime. Nigdy nie widziałaś mojego domu. A, nie wiedziałam, że tu jesteś. W ogóle się nie wyróżniasz, więc cię nie zauważyłam. Dzięki, wiesz. W każdym razie to miejsce jest poważnie zrujnowane. To idealny dom dla pracowników za minimalną krajową.
to chyba przesada, nie sądzisz? Ale musimy się upewnić, że dokładnie go sprawdziliśmy. Możliwe, że może być tu jakaś wskazówka. Jeśli tak uważasz, to dlaczego nie wejdziesz do środka i nie rozejrzysz się, zamiast tu stać bezczynnie? Prawdopodobnie jesteś zbyt prostacki, aby to zrozumieć, ale chwal głupca, możesz uczynić go użytecznym. Co to miało znaczyć? Akane sprawdza wnętrze. Po tym, jak ją pochwaliłam, bardzo się podekscytowała. Taki debil jak ona jest dość rzadki, więc musimy się upewnić, że jest dobrze traktowana. Jeśli jej podłość jest tak skrajna, to nie mogę brać tego do siebie. A niedawno pokazałeś, że wszyscy zbeształi to, co zrobiłaś. Samochód, zardzewiały i rozpadający się samochód, który ktoś porzucił. Hem, może odpali, jeśli będę się na niego gapił. Jest tu kilka podobnie wyglądających pokoi. Wnętrza pewnie też wyglądają tak samo. Jest ciemno i trochę brudno, nie ma wątpliwości. Pokój jak ten byłby idealny w filmie kryminalnym. Jeśli chodzi tylko o nocleg, to jest wystarczający. Dobra, czyli nie mogę zbadać bardziej tych pokoi. Może to i lepiej, bo troszkę dużo pewnie by ich było. Lecimy do cyfrowej alejki. Intrygująco brzmi. Laptopik jakiś. Na tyłach wąskiej alejki znajduje się kilka budek wypełnionych urządzeniami elektrycznymi. Elektronika i inny sprzęt upchnięte razem na wystawie. To zdecydowanie wydaje się podejrzane. Ale chwila! Mając tyle elektroniki, prawdopodobnie znajdziemy coś, czego możemy użyć do dwukierunkowej komunikacji, prawda? Wygląda na to, że najlepiej będzie, jeśli się tutaj rozejrzę. Ej, dużo tutaj jest rzeczy do przebadania. Dobra, najpierw pogadajmy z Kazuichim, następnie z Hioko. Nie, nie Hioko, Chiaki. Przepraszam, Chiaki waifu, i polecimy sobie z prawej do lewej. Ha, serio? Jaja sobie robisz? Co się stało? Myślałem, że będziesz bardziej zadowolony z tego, że jesteś otoczony taką ilością elektroniki. Nie mów takich głupstw. W końcu jestem ostatecznym mechanikiem, wiesz? Oczywiście, że jestem szczęśliwy, kiedy wokół mnie jest pełno jakiejś elektroniki lub innych sprzętów, więc powinieneś wyglądać na szczęśliwszego. No właśnie, mysiu pysiu. Może uda ci się, nawet jeśli jest coś zepsute, to naprawić. Mam to niewytłumaczalne, sprzeczne uczucie polegające na tym, czy powinienem być szczęśliwy, czy nie. Nie potrafię zrozumieć tego typu uczucia, ale dlaczego czujesz się tak zmieszany? Ten cały sprzęt, cholera, chcę go rozebrać. No to rozbieraj go na części. Chcę go rozebrać i zajrzeć do środka zwykle. Tak właśnie myślę, cześć. No to rób to, masz swój kącik, parę swoich kącików, tylko weź coś napraw. Ale wiem, że teraz nie jest czas na robienie czegoś takiego i dlatego czuję się taki... Nie no, a kiedy ma być czas na robienie czegoś takiego? Czy ta chęć demontażu jest normalna? Jasne, jeśli widzisz przed sobą naprawdę sexy lalunię, to chcesz ją rozebrać, prawda? Chcesz wtedy sprawdzić jej budowę i stan kości, prawda? To nie jest normalne. To brzmi jak jakiś dziwny fetysz. Serio? Rozumiem. Więc chęć zobaczenia układu kostnego laski czyni mnie zboczonym, co... No raczej. Czy jaki waifu? Chcę z tobą pogadać. Nie skazuj ci już. W jaki sposób wygląda to tak, jakby wyławiała rzeczy ze stosu urządzeń elektronicznych? Czy jaki coś się stało? Szukasz czegoś? Chciałam sprawdzić, czy są tu jakieś konsole do gier. Czasami stary sprzęt jest traktowany jak złom. A, więc to właśnie robisz. Jak znajdę, to ci dam, mysiu pysiu. W domku mam już telewizor, więc może to być urządzenie nieprzenośne. Zadowolę się czymkolwiek. Jeśli coś znajdziesz, daj mi znać. Pomogę ci zanieść to z powrotem do domku. Dobrze, zrobię to. Teru Teru nigdy nie użyłby tej starej mikrofalówki. Z dumą używałby najnowocześniejszego sprzętu kuchennego i gotował najsmaczniejsze potrawy świata. A teraz jest tylko dodatkiem na kanapkę razem z masłem Mondo. Z tymi daniami sprawiłby wielu ludziom uśmiech, ale tego już nie będzie. Teraz może go sprawić z sobą. Okej. Zacznijmy od kąciku telefonicznego, od prawej do lewej. Patrzyłem, czy jeszcze coś tutaj można sprawdzić, ale chyba nie. Chociaż nie, tam jest piła mechaniczna. Zobaczymy ją sobie zaraz. Na nic się nie przydadzą. Chociaż jest ich tak dużo, są warte tyle co papier. A, nic nie ma w tym kąciku telefonicznym. A ta piła mechaniczna, naprawdę nie mogę z nią wejść w interakcję. No dobra. Kącik... Co to był za kącik? W tym bałaganie jest sporo elektroniki, w tym sprzętu domowego i sprzętu nagłaśniającego. Wszystko wygląda na stare. Czy to w ogóle jeszcze działa? Kącik laptopowy.
Różne komputery stacjonarne i laptopy są ułożone w nieuporządkowany sposób, niczym sterta złomu. Chociaż są one trochę stare i zniszczone, wszystkie wyglądają jakby nadal mogły nadawać się do użytku. Gdybyśmy mogli połączyć się z internetem, bylibyśmy w stanie poprosić o pomoc. Kazuichi, zostawiamy to tobie, weź coś tam ogarnij. Jak tylko o tym pomyślałem, chwyciłem przypadkowego laptopa, wyciągnąłem go z sterty i włączyłem go. Udało się! O, sprawdziłem, czy połączy się z internetem. Prawdopodobnie nie, ale już sukces, że się włączył. To nie ma sensu, wygląda na to, że nie ma połączenia. Nie ma mowy, żeby to było takie proste. Ale kiedy już miałem się poddać... Archiwum Xusami. O, kątem oka zauważyłem dziwne ikony rozmieszczone na pulpicie. Archiwum Xusami? Co to jest? Bez zastanowienia kliknąłem na tę dziwnie nazywaną ikonę. To jest jakiś dokument. Na podstawie formatu wygląda na to, że jest to jakiś rodzaj raportu. Przejrzałem tekst wyświetlający się na ekranie o największym, najokropniejszym, najbardziej tragicznym wydarzeniu w historii ludzkości. Wzmianka o tym, o czym się dowiedzieliśmy w pierwszej części, w Trigger Happy Havoc. To straszne wydarzenie miało swój początek przez kilku studentów Akademii Szczytu Nadziei. What? Wywołujących bunt, studenci z Wydziału Rezerwy byli niezadowoleni z bycia traktowanym inaczej niż Wydział Główny, więc zaczęli walczyć z Akademią. Tego nie wiedzieliśmy. O tym nam nie mówiono. Na początku spór ograniczał się do uczelni i istniała nadzieja, że kiedyś się to uspokoi, ale sprawa szybko eskalowała. Za kulisami tego buntu ogromny autorytet wywierał swój wpływ. W końcu bunt rozprzestrzenił się jak zaraza, prowokując zamieszki w różnych częściach świata. To było niepodobne do żadnego wcześniejszego aktu terroryzmu. Wydawało się, że miał on znacznie inny cel. Jednakże bez względu na to, co zakładamy, nie możemy po prostu zastosować zdrowego rozsądku do tego przewrotu. Niemniej jednak destrukcja nie była chaotyczna czy pozbawiona bezładu. Była ona celowa i szkodliwa. Zatem jest to ruch wywrotowy, pełen rozpaczy. Akademia Szczytu Nadziei była źródłem tego incydentu, więc została zmuszona do zakończenia sporej swojej długiej historii. Uczniowie, którzy przeżyli, byli zmuszeni do wymordowania się nawzajem w imię rozpaczy. To bezcelowe. Dalszy tekst jest zbyt zniekształcony, by móc go przeczytać, ale co to właściwie jest? Jakże normalne, to było tak normalne jak szczekanie psa na kota. Jakże normalna reakcja, niczym oryginalna. Hej, nie możesz zareagować z większym uniesieniem? Nie wiesz, jak bardzo ważna jest ta scena? Czy to ty stworzyłeś ten plik? Ojej, a skąd taki pomysł? Bo to jedyna oczywista rzecz, jaka przychodzi mi do głowy. Największe, najokropniejsze i najbardziej tragiczne wydarzenie w historii ludzkości. Zamieszki w różnych częściach świata i zniszczenie Akademii Szczytu Nadziei? To brzmi tak głupio, że tylko ty byś był w stanie coś takiego wymyślić. Ale to mogło się wydarzyć. Mieliśmy coś takiego też w pierwszej części, ale nie wiem, tak bardzo nie ogarniam, o co chodzi z tym światem. Moja taka największa teoria, że to jest ten świat wirtualny, ale powoli przestaję w to wierzyć. Aczkolwiek jak inaczej mógłbym wytłumaczyć to, że był jeden Byakuya i drugi Byakuya? Poza tym, że jest to jakiś świat wirtualny. Czym jest Wydział Rezerwy Akademii Szczytu Nadziei? Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Poważnie? To dziwne, że ze wszystkich ludzi powinieneś być jedyną osobą, która o tym wie. Dlaczego? To ja mam z nimi coś wspólnego? Ja nie pamiętam swojej zdolności ani nic. Co masz na myśli? Chyba o tym zapomniałeś razem ze wspomnieniami ze szkolnego życia, więc nie można nic na to poradzić. Skoro jesteśmy przy temacie głupich rzeczy, ten plik mówił coś o studentach, którzy przeżyli. Czy to odnosi się do nas? Więc reszta pliku, tego pliku jest o... Poczekaj chwilę! O czym wy do cholery mówicie? To nie ma żadnego sensu. Kazuichi, cicho bądź na chwilę, rozmawiam z Monokumą. Filmy bez obrazu, muzyka bez dźwięków, powieści bez słów, to są rzeczy, które naprawdę nie mają żadnego sensu. Więc nie możesz powiedzieć, że coś tak prostego nie ma żadnego sensu? Kto pytał? Po prostu odpowiedz mi, kim są ci studenci, którzy przeżyli? Prawdopodobnie my. Nie znam tak ważnej historii, bo jedyne, do czego się nadaje, to bycie słodkim. O ty mędzioku, cholera, znowu uciekł. Hej, Hajime, co jest? Nie martw się, wszystko będzie dobrze, jestem pewny, że... Bajduży. To jest zdecydowanie to. Zobaczmy kolejne
miejsca. Wszystkie telewizory wyglądają naprawdę staro. Wydaje się, że nie są zaprojektowane do naziemnego nadawania cyfrowego. Nie, żeby to miało znaczenie. Zresztą wygląda na to, że sygnał telewizyjny i tak tu nie dociera. I mamy jeszcze kącik szpiegowski. Co to jest? Jest tu tak wiele sprzętu, nie mam nawet pojęcia, do czego służy. Ach, nie polecam tego działu. He? Co masz na myśli? Cóż, jestem pewien, że amatorzy tego nie zrozumieją. Wszystkie te rzeczy są używane do podsłuchów i nagrywania filmów. Wygląda na to, że są tam kamery z epoki kamienia łupanego. Elektronika do nagrywania w ukryciu? A, hej, nie przekręcaj tego. Ja po prostu mam praktyczną wiedzę na temat tych rzeczy. Nigdy wcześniej ich nie używałem. Jasne? Tak, tak. Jasne, jasne, Kazuichi, tak, tak. Nikt nie mówił, że używałeś. Hej, skoro mowa o kamerach, Monokuma ciągle nas nagrywa i podsłuchuje, prawda? Jestem trochę zazdrosny, bo ciekawe co widzi, kiedy ogląda paninkę Sonię. Wow, Kazuichi, uspokój się troszeczkę. Mówi, że nigdy ich nie używał, jeśli mu na to pozwolę, to w końcu ich użyje, a przynajmniej wygląda na taką osobę. Okej, moi drodzy, to miejsce mamy już, myślę, sprawdzone i czas iść, niestety, Chiaki, nie udało mi się znaleźć żadnej giereczki dla ciebie. Tymczasem idziemy, moi drodzy, do kina. Obecnie imitowany czarnoksiężnik z krainy Monomi. Niedźwiedź Makkuma. Witam! Obecnie trwa już seans, więc proszę poczekać 5 minut na rozpoczęcie następnego. Okej, poczekam. Seans? W jakim sensie? Czy twoje oczy są tylko na pokaz? Rozejrzyj się, to jest kino, prawda? To oczywiste, że wyświetlam film. Ej, spójrzcie po prawej, czy to nie jest przypadkiem Mahiru? To wygląda jak Mahiru, która robi krzywdę Monokumie. Chcę wszystko przebadać tutaj. Wyświetlasz film? Cóż, chyba nie ma potrzeby nawet pytać. To jest następny motyw, prawda? To jak z Twilight Syndrome Murder Case. Na pewno nie obejrzę twojego filmu. Cokolwiek to jest, nigdy tego nie zobaczę. Mój Boże, a już myślałem, żeby dać ci bilet zaproszeniowy. Nie pozwolę ci go nie obejrzeć. Zadałem sobie wiele trudu, żeby zrobić ten film. Jeśli go nie obejrzysz, będzie mi smutno. Jestem pewien, że twój film nie różni się od tamtej gry. Ta gra była totalną kaszaną, ale ten film to zdecydowane arcydzieło. Tak czy inaczej, tak długo jak na to nie pozwolę, nigdy nie będziesz miał wyboru, aby tego nie oglądać. Ja jest Monokuma! Na tej wyspie moje słowo jest prawem. Jeśli tego nie obejrzę, to co z tym zrobisz? Nie ma mowy, żebym pozwolił na tak głupie zachowanie. Nie ma mowy, żebym na to pozwolił. Ale wybaczę ci, jeśli kupisz naklejkę Monokumy w tamtejszej kasie. Naklejkę Monokumy? Co to jest? Ale ja chcę najpierw... O! Mami! Monokumisia ukrytego! Zdobyto sekretnego Monokumę! Co to jest za plakat? To jest plakat z grą... Nie, to jednak nie jest Mahiru. Przez chwilę wyglądała jak Mahiru, ale to nie ona. Nie, to plakat z grą wideo. Wygląda ciekawie. Zdecydowanie ją kupię. Niszczenie Monokumisia. Dobra, co my tutaj mamy? Parę rzeczy. Popcornik. Nie naklejki, jak sobie popcornik. Jest tu wiele rzeczy takich jak popcorn, kanapki i napoje. No dobra, nie, to nie. Sklepik, dobra, podejdźmy do sklepiku. Na ladzie jest jakiś dziwny towar. Wygląda jak torba z konopnego materiału. Jest na niej twarz Monomi. A, wpadła ci w oko? Jest to uniwersalna torba, która przyda się do wielu codziennych spraw. Jest to przedmiot limitowany. Tylko jedna osoba może go mieć. Przy okazji podobno torby zostały pierwotnie wynalezione do przenoszenia lodu. No i co ty na to? Chcesz ją kupić? Po moim trupie. Wiedziałem, że to powiesz. Będę z tobą szczery. Robiąc tę torbę poszedłem na skróty. To było zbyt bezpośrednie. Czy to jest ta naklejka, o której mówiłeś? Wybacz, urodziłem się debilem. O ty mędzioku, to nie jest śmieszne. Nie rozumiem, co to ma na celu. Ile jeszcze rzeczy zostało zrobione po tianiości? Prawdę mówiąc, jest to przynosząca szczęście naklejka, którą otrzymałem od wędrującego, cudotwórczego kapłana. Może być twoja za jedyne 1,5 miliona dolarów? 1,5 miliona dolarów? Przestań ze mnie żartować, nawet nie mam takiej ilości pieniędzy. Opłatę pobiorę dopiero po opuszczeniu wyspy. Jeśli ci się to nie podoba, zawsze możesz obejrzeć mój... dobra, zapłacę. Rany, jestem zaskoczony. Tak długo, jak będę mógł to spłacić po opuszczeniu tego miejsca, to dam wszystko, nawet 1,5 miliona dolarów.
Jesteś pierwszą osobą, która zapłaciła $1,5 miliona za tę naklejkę. Innymi słowy, naprawdę nie chcesz oglądać mojego filmu, co sprawia, że jestem smutnym Monokumą. Ej, ale Mandzioku, kurde, główny bohaterze, ja chcę obejrzeć ten film. Ten film może nam dać jakieś wskazówki, cokolwiek. Musimy, w grę grałeś. A filmu nie obejrzysz. Ale jeśli będę miał z tego ogromny zysk, to w porządku. W końcu jestem maskotką, której hobby to liczenie pieniędzy. Jesteś najgorszą maskotką w historii. No dawaj, weź to, złodzieju. I najlepiej przyklej sobie na czoło. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, złodzieju. Naklejka, którą otrzymałem, była jeszcze cieńsza i bardziej tandetna, niż myślałem. Dałeś za nią 1,5 banki. To jest zabawka z Kinder Niespodzianki. Czy ja naprawdę zgodziłem się zapłacić tyle pieniędzy za ten badziew? Może po prostu zaczynam już odwalać? No proszę, wygląda na to, że seans się skończył. W porządku, muszę wypełnić ankiety. W tym momencie Monokuma zaczął nucić i pomknął w kierunku drzwi prowadzących do sali kinowej. Trzask! Drzwi otworzyły się gwałtownie, a z wnętrza wyłoniła się jedna osoba. Siema, jak ten film? A, Nagito, proszę, odpowiedz na moją ankietę. Nieważne, czy na nią odpowiem. Ten film był tak nudny, że pojechał ci, Monokumiś. Kiedy go oglądałem, minuty były dla mnie tygodniami. Cóż, chyba tym jest właśnie sztuka. Bo nie jest sztuką coś, co nie przekracza zdrowego rozsądku. Myślałem, że będzie to kolejny motyw, ale tylko się rozczarowałem. Jeśli pieniądze miałyby mnie uchronić przed obejrzeniem tego filmu, powinien był załatwić to pieniędzmi. Nagito jest taki załamany. Film musiał być naprawdę tragiczny. Zdecydowanie podjąłem słuszną... Albo oszukuję. Zdecydowanie podjąłem słuszną decyzję, wybierając nieoglądanie tego. Pozwól, że cię o coś zapytam. Jeśli powiedziano by ci, że może zapłacić $1,5 miliona i tego nie oglądać, chętnie bym zapłacił. Szybka odpowiedź. Film musiał być aż tak tragiczny. Okej, Monokumisz, chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? No i co, Hajime? Czy po tak pochlebnej recenzji Nagito zmieniłeś zdanie na temat obejrzenia mojego filmu? Oczywiście, że nie. Okej, i to chyba tyle? Tak, to chyba wszystko. Ale to oznacza, że gdzie ja muszę... A, Sonia. Hajime, tutaj. Proszę, poczekaj. Co jest, Sonia? Sonia, czy coś się stało? Przed chwilą byłam w szpitalu i wygląda na to, że Mikan jest świadkiem ważnego odkrycia. Ja chcę zobaczyć ważne odkrycie w szpitalu. Mam nadzieję, że nie są to dziwne leki, grube igły, czy inne tego typu rzeczy. Hajime, wygląda na to, że jesteś taki sam jak ja. A? Jest tak samo jak wy, gdy się odwrócę, on tam jest, albo jak w osobie w wietrze. O czym ty mówisz? Rany, jesteś taki niedouczony? To są legendarne japońskie dramaty lekarskie. Osoba w wietrze to program wyemitowany w 1984 roku. Stanowił on standard dla każdego przyszłego dramatu. Odpowiada o prawym lekarzu żółtodziobie i elitarnym lekarzu seniorze, którzy walczą o swoją wybrankę. W rzeczywistości główny aktor i aktorka pobrali się w prawdziwym życiu. Chwila, skąd wiesz tyle o starych japońskich dramatach lekarskich? W każdym razie, proszę, pośpiesz się. Będziemy czekać w sali dla pacjentów na parterze. Nie bardzo rozumiem, ale równie dobrze mogę udać się do szpitala, więc tuptamy jak najszybciej. O, przytuptało już za mnie. Siema, Nagito. Szybko przyszedłeś. Spóźniłeś się, Hajime. Ale przecież ty byłeś w kinie. Ja powinien szybciej tu dotrzeć. Wygląda na to, że jesteś ostatni. Czy inni już tu są? Na korytarzu znajdują się sale dla pacjentów, ale wszyscy najwyraźniej zgromadzili się w sali na samym końcu. Nie idziesz z nimi? Panna Sonia, jak można się było spodziewać po ostatecznej księżniczce? Serdecznie poprosiła mnie, żebym przyszedł. Jest bardzo wrażliwa na odczucia pospólstwa. Niemniej jednak znam swoje miejsce i nie jestem na tyle lekkomyślny, by iść z nią. Skoro to ma być taka wzruszająca scena, to taka bezwartościowa osoba jak ja będzie tylko przeszkadzać, prawda? Wzruszająca scena? Hajime, zazdroszczę ci. Zazdroszczysz mi? Nie wiesz, jaki masz talent, ale nie okazujesz żadnego niepokoju, a nawet otwierasz się przed wszystkimi. Dobra, Nagito, chodź. Odwaliłeś trochę, jesteś trochę poprany, ale dobra, chodź, może nam się przydasz. To musi oznaczać, że jesteś pewny siebie, prawda? Czy to sarkazm? Nie, wcale nie. Ale mimo to zastanawiam się, jaki rodzaj talentu naprawdę posiadasz. Też chciałbym wiedzieć. Skoro ciągniesz to już tak długo, jestem pewien, że to musi być odpowiednio wspaniały talent. Kto wie... To nie jest moja wina, że to przeciągam. Masz rację. A, przepraszam. Przepraszam, że zatrzymałem cię na tak głupią rozmowę. Nie będę cię dalej zatrzymywał. Trzymaj się. Co on tak naprawdę chciał mi powiedzieć? Nie wiem. Ale teraz jestem bardziej ciekaw,
tego miejsca tutaj. Nie chcesz wejść, to nie. To nie wchodź. Ja jestem bardzo ciekaw. Co tu się dzieje? Czemu Monokumi się przenoszą jakiegoś obcego? Ja chcę tu wejść. Nie mogę. Co się tu dzieje? Pokój pacjenta. Co tu robią? Ej, co tu robią obcy? O, siema, co tu robi Monokumiś duch? A, dobra, to był po prostu sekretny Monokumiś. No dobra. Dzięki, Monokumiś. Natomiast... czy to jest jakaś historyjka? Że tutaj przynieśli obcego, próbowali go operować. Oni może dali wskazówki, ale nie udało się i obcy zginął. O co tutaj chodzi? Zobaczmy. Pokoje. Wszyscy powinni być zebrani w sali dla pacjentów na samym końcu. A, dobra, czyli sala dla pacjentów, chodzi ci o ten pokój? Słyszę głosy po drugiej stronie drzwi. Brzmi, jakby wszyscy tu byli, ale co oni tu robią? Miałem przeczucie, że znowu dzieje się coś złego. Ostrożnie otworzyłem drzwi. A tam? He? Nie mogłem się powstrzymać od podniesienia głosu. A tam... to tylko Fuyuhiko, ja pierdzielę, myślałem, że coś odkryliście. No co, wyglądacie jakbyście zobaczyli ducha. No to było oczywiste, że będzie żył. No. Fuyuhiko? Wszystko w porządku? To było tylko draśnięcie. To wcale nie było draśnięcie. Aczkolwiek, cóż, ulżyło mi, że cię widzę. Martwiłem się, że już po tobie. Martwiliście się o niego? Nie żeby coś, ale to za jego sprawką Mahiru zginęła tak naprawdę. Nie ma mowy, żebym umarł od czegoś takiego. Nie ma mowy, żebym miał umrzeć. Ja rozumiem, możesz żałować i tak dalej, ale to nie zmieni tego, co zrobiłeś, Misiu Pysiu, mimo wszystko. Wcześniej zapytałem Monokumy i pokazał mi swoją dokumentację medyczną. Jest wiele ran od miecza, ale to były stosunkowo lekkie rany. Żadne organy ani nerwy nie zostały uszkodzone. Biorąc pod uwagę, jak zaciekle został zaatakowany, to cud! Odważny jesteś. Czy to jest to diabelskie szczęście? Kto wie? Może to nie było szczęście? Ha? Może Peko oddała swoje życie, by chronić Fuyuhiko? Chroniła go, gdy atakowała ją ta horda marionetek? A jeśli naprawdę chciała chronić Fuyuhiko za wszelką cenę, to nie jest dziwne sądzić, że ona to zrobiła. Myślę, że lepiej będzie, jeśli pomyślimy o tym w ten sposób. Ty też tak uważasz, prawda, Fuyuhiko? Zapewne to miałeś na myśli, mówiąc, nie ma możliwości, żebyś umarł, prawda? Kto wie? Po wymuszeniu tych słów, Fuyuhiko odwrócił się do nas plecami i przestał mówić. Uważam, że Fuyuhiko powinien odpoczywać jeszcze przez jakiś czas. Jego rany nie zagoiły się do końca, więc byłoby naprawdę źle, gdyby się przemęczył. Nie musicie się martwić, jak na razie będzie pod moją opieką. Od tego są w końcu pielęgniarki. Słyszałeś, Fuyuhiko? Po prostu odpocznij i prześpij się. Ja będę tą, która cię pomści. A serio, on nie jest martwy. Nie powinniście, no wiecie, mówić tak głośno przy rannych. Akane, Fuyuhiko w końcu do nas wrócił. Lepiej nie rób nic głupiego. Nie mogę dłużej znieść myśli o tym, że mogę kogoś jeszcze stracić. Wiem o tym. Muszę tylko wygrać, prawda? Kicha, ona w ogóle nie rozumie. To rób co chcesz. Hej, Nekomaru. Jesteś typem kobiety, która nie chce słuchać, gdy podjęła już decyzję. Wiem to za dobrze, więc rób co chcesz. Już mi na tobie nie zależy. Jednak nigdy więcej ci tego nie zrobię. Czego? Tego? Proszę o ciszę. To ty jesteś tu najgłośniejsza. O co mu chodziło z tego nie zrobię? Nekomaru, co robiłeś, Akane? Hej, zaczekaj chwilę. Nekomaru, to był mój pierwszy raz. Nigdy nie sądziłam, że coś tak wspaniałego istnieje na tym świecie. O czym oni gadają? Moje ciało nadal nie zapomniało, a teraz mówisz, że nagle przestaniesz? Patrz, znowu robi mi się gorąco na samą myśl o tym. Czy to jest to, co mam na myśli? Czy Nekomaru i Akane... Hej, żartujesz sobie? Czy to jest tym, czym myślę, że jest? Kazuichi, nie jesteś jedyny. Jeśli nie zamierzasz posłuchać mojego ostrzeżenia, to niestety, ale to musi się skończyć. W momencie, gdy wypowiedział te słowa, Nekomaru opuścił salę dla pacjenta. Zaczekaj, ja nie potrafię żyć bez tego. Czy oni się pukają? Czy to nie o to chodzi? Nie, to chyba nie o to chodzi. Z głosem, który brzmiał, jakby chciał się chwycić, Nekomaru, Akane pośpiesznie wyszła z sali. Ciekawe, o co chodziło?
Ja się domyślam, ale chyba nie o to chodziło. Nareszcie jest cicho, nie powinno się podnosić głosu w szpitalu. Ludzie to takie durne stworzenia. Hej, Hioko! To nic takiego. Coś jest zdecydowanie nie tak, w sensie dziwnie wpatruje się Fuyuhiko. Zabujałaś się, Fuyuhiko? Albo chcesz go załatwić, może gdzieś tam w głębi, ale to chyba ma sens. Fuyuhiko jest tym, który zmusił Peko do morderstwa Mahiru, a Hioko została prawie wrobiona jako jej zabójca. Nie ma mowy, żeby tak łatwo się z tym pogodziła. Hej, dlaczego masz tak przerażającą minę? Jakby nieważne co to znaczy to, prawda? On wciąż o tym. Dobra, już się uspokój. Podejrzane, to jest Dobra, daj im spokój, niech robią co chcą, ja pierdzielę. Wszystko, co trzeba zrobić, to podążać za nim. Nie sądzę tak. Sądzę, że mogą robić co chcą, a ty zajmij się sobą, Misiu Pysiu. Ogień, którego nie trzeba było wzniecać, stał się ogromnym piekłem. Milczy i wpatruje się w okno. Najlepiej będzie, jeśli nie będę zmuszał go do niepotrzebnego gadania. Czy jaki waifu? Chcesz mi coś powiedzieć? Ziew, teraz kiedy czuję się spokojna, robię się senna, powinnam iść już do domu. Ja też, całe to chodzenie mnie wykończyło, więc chodźmy do domu, i połóżmy się spać. Zasnęła, kiedy mówiła, jak bardzo jest zmęczona, więc co powinniśmy zrobić? Chcecie już kończyć na dzisiaj? Możemy porozmawiać o tym jutro, wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni dzisiejszymi poszukiwaniami. Proszę o pozostawienie Fuyuhiko mnie. Dopilnuję, żeby Dobrze, zajmij się nim. Zrobię wszystko, co... Dobrze, wierzy mi ci! Co w mojej mocy, aby przywrócić go do pełni zdrowia, żeby nie być znienawidzoną. Wciąż się gapi. O co chodzi? Albo jest zazdrosna, albo chce naprawdę go zniszczyć i po prostu nie chce, żeby ktoś przy nim był. Na razie postanowiliśmy zakończyć ten dzień i wróciliśmy do naszych domków. Całodniowe chodzenie kompletnie nas wymęczyło, ale zmęczenie, które czuliśmy, mogło być również ulgą. Dotarłem do mojego domku dużo wcześniej niż zwykle i zapadłem w głęboki sen. Dum-dum-dum-dum-dum, Tet Monokumi! Podziwiasz superbohaterów? Nie rozumiesz, jacy są superbohaterowie? Superbohaterowie żyją, aby powstrzymać ludzi przed osiągnięciem ich nadziei i marzeń, wiesz? Natychmiast atakują ludzi w grupach, ponieważ nie mają wielu przyjaciół, wiesz? Wszyscy są porywczy i mówią takie rzeczy jak teraz jestem wkurzony, nie wybaczę i śmieją się, wiesz? To leniwi ludzie, którzy uciekają, gdy drugi facet zaczyna walczyć, wiesz? Są gotowi użyć broni, nawet jeśli walczą przeciwko komuś, kto sam jest nieuzbrojony, wiesz? Zawsze są zwycięzcami, więc nie wiedzą, co to zmartwienia słabego, wiesz? I lubią nosić krzykliwe kostiumy, wiesz? Co oznacza, że wszyscy są inteligentni, przystojni, brutalni, upartą elitą, którzy nie mają wielu przyjaciół. Czy naprawdę chcesz podziwiać takich ludzi? Tak, Monokumis, dzięki ślicznie za teatrzyk, tymczasem mamy kolejny przepiękny, niesamowity dzień. Tak? Dzień dobry wszystkim, wygląda tak, kolejny wspaniały, tropikalny dzień. Dobrze, więc pokażcie trochę entuzjazmu i dajcie dziś siebie wszystko. Dzięki, Monokumis. Dawno już tak nie spałem, teraz czuję, że żyję. W takim razie powinienem udać się do restauracji. Okej, udajmy się, my się pysie do restauracji. Ale zanim to zrobimy, dzisiaj nastąpi coś niewiarygodnego. Zajrzę do pupila drugi raz. O kurde, pupilku. Obsrałeś się. Spoko, dam ci teraz energetyka. Chcesz energetyka, pupilku? No, mas energusia. Zadowolony? Zadowolony, dobrze moi drodzy. Twarze wszystkich, którzy zebrali się w restauracji, wyglądają na nieco radosne. Ej, to dobrze, zaczynamy się już tak wszyscy mniej więcej dogadywać. Wszyscy muszą być naprawdę szczęśliwi, że Fuyuhiko jest bezpieczny. Wczorajszy dzień dość szybko się skończył, więc spróbujmy poskładać nasze informacje o nowej wyspie w całość. Ostatecznie udało nam się nawet znaleźć sposobu na ucieczkę z tej wyspy, prawda? Serio, jesteście bezużyteczni. Ale tam jest klub muzyczny. Rozumiem jednak. Co z poszlakami, których naprawdę potrzebujemy? Nic a nic. Znaczy, jedyne co, to teraz Kazuichi może coś ogarnąć w tych komputerach. Może coś poskłada i tak dalej. Ale z podpięciem się do internetu będzie, myślę, trochę większy problem. Informacje na temat tej wyspy albo cokolwiek, co mogłoby pomóc nam zrozumieć, co się z nami dzieje. W alejce z tymi wszystkimi urządzeniami znalazłem wskazówkę zawartą w pliku wewnątrz jednego z laptopów. Ty też to widziałeś? Nagito mi o tym powiedział, więc też to sprawdziłam. Też to widziałem. Według tego pliku Akademia Szczytu Nadziei została zniszczona. He?
Akademia Szczytu Nadziei została zniszczona? To pewnie tylko kolejny żart Monokumy, nie ma mowy, żeby Akademia upadła. Ja dalej się zastanawiam, co to są za ruiny, które wyglądają właśnie jak ta Akademia Szczytu Nadziei, to jest mega podejrzane. Ale nawet jeśli to żart, to raczej nieodpowiedni. Symbol Nadziei został zniszczony, to nie jest coś, czego powinno się żartować. Cóż, jeśli nadal się nad tym zastanawiasz, może lepiej będzie, jeśli sam to potwierdzisz. Jak będę pamiętała, żeby to zrobić, to spróbuję. Czyli tym razem nie znaleźliśmy ani drogi ucieczki, ani żadnych przydatnych wskazówek. Chwila, znowu? A nie tym razem? Nie musisz nas poprawiać za każdym razem. Ja widziałem ufolutków. Naprawdę, widziałem obcych w szpitalu. Nie wiem, jak wy ich nie widzieliście. Czy to nie jest podejrzane? Nie są to jednak same złe wieści. Twój Hiko będzie mógł do nas wrócić. Trochę mnie wkurzał, ale i tak cieszy mnie myśl, że do nas wróci. Jego stan zdrowia jest bardzo dobry, więc jestem pewna, że w ciągu tygodnia może zostać wypisany ze szpitala. Jednak prawdopodobnie na zawsze stracił możliwość korzystania z prawego oka. Pirat Fuyuhiko! Zasłużył sobie na to? Hej, nie przesadzaj. Jak ty przesadzasz? Mahiru to żadnego oka już nie będzie używać. Mahiru już nie żyje. Ale się najadłam. Kolejny dzień pełno obżarstwa. Dobrze, że mamy to jedzonko tutaj. Z pewnością dużo jesz, nie słuchając przy tym tego, co mówią inni. Dobra, skoro już jestem taka napchana, powinnam pójść na trening. Trening? Podobno nienawidzisz treningów, to rzadkość z twojej strony. Jeśli tego nie zrobię, nie stanę się silniejsza. Muszę to zrobić. To narka. Jest serio pobudzona. Mam nadzieję, że nie myśli o zrobieniu czegoś głupiego. Tym samym nasze poranne spotkanie dobiegło końca i wszyscy wróciliśmy do naszych domków. Okej, ten dzień, moi drodzy, przeleciał dosyć spokojnie, nic się nie wydarzyło. Idziemy spać, ciągłe martwienie się o różne rzeczy to strata czasu. Cóż, jeśli naprawdę chcesz tak bardzo tracić czas, nie zatrzymam cię. Nie twierdzę, że bezsensowne zabijanie czasu jest złe czy coś. Mam na myśli nawet szczęśliwe, smutne, bolesne, zabawne czasy, które chcesz zapamiętać lub zapomnieć. W końcu ostatecznie stają się nostalgicznymi wspomnieniami, więc czy zabijanie czasu przez martwienie się o rzeczy nie jest efektywnym sposobem radzenia sobie ze zmartwieniami? Piechucho, staraj się martwić o wszystko i zabijaj czas. Okej, dzięki za info, Monokumiś. Ding dong, bim bong, mamy kolejny przepiękny, niesamowity dzień. Co się wydarzy w dzisiejszym dniu? Wycieczkowy Szkolny Komitet Akademii Szczytu Nadziei ma dla was ogłoszenie. Okej. Co jest? Jak ty wdarłaś się do mojego pokoju? Dzień dobry wszystkim, wygląda na to, że nadszedł kolejny wspaniały tropikalny dzień. Co do? Co za duży sukces, spotkałem się z taką fajną reakcją. Ibuki, jak się tu dostałaś? O, Rajuszku, Hajime, jesteś taki nieostrożny. Nieostrożny? Upewniłem się, że zamknąłem drzwi. No i po co, skoro rozwaliłem ten Jak rozwaliłaś mój zamek? Dlaczego rozwaliłaś zamek w moich drzwiach? Nie krzywdź mnie. Nie rób mi nic złego, proszę. Dlaczego go rozwaliłaś? Mech, kogo to obchodzi? Ważniejsze jest to, że mam coś tobie do Jak to kogo to obchodzi? A teraz jak ja zamknę drzwi? Co takiego? Czterech. Nie, to były tylko trzy. Jeśli masz czas, by poprawiać innych, to pośpiesz się i Wiesz, że mogłaś zapukać. Mogłaś zapukać i musiałaś rozwalać mojego zamku. Tam wyjaśnię szczegóły. Tak więc widzimy się w restauracji. Jest jak huragan. Ale poświęciła czas, żeby przyjść do mojego domku. Mogła zapukać. Czy znowu stało się coś złego? Nie no, miejmy nadzieję, że nie. Czuję się teraz trochę przygnębiony. Nie no, nawet nie miało kiedyś się coś wydarzyć, bez przesady. Gdy wszedłem do restauracji, pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, były plecy wszystkich, którzy tworzyli krąg wokół czegoś. Hej, co się stało? Ktoś zdechł. Kiedy to powiedziałem, zerknąłem, co jest przed nimi. Nie no, nie było czasu. Siema, mam coś do powiedzenia. Fuyuhiko, czy to w porządku, że tak wcześnie stanąłeś na nogi? Cóż, nie powinno być z nim dobrze. Cokolwiek zaraz wam powiem, z góry przepraszam, jeśli popełnię jakiś błąd. Moje nazwisko to Kuzuryu. Moje imię wymawia się Fuyuhiko. Mam nadzieję, że dobrze. Wciąż jestem niedoświadczonym członkiem rodzinnej działalności. Mam nadzieję, że od tego momentu będziemy się dogadywać, abyśmy mogli się lepiej poznać. Okej. Do 1000 skazanych na śmierć przeklętych biesów. Cóż to było? To nic takiego, tylko zwykłe przywitanie. Wystarczyło powiedzieć siema. Nie ma mowy, żeby to było tylko przywitanie. A mimo to czuję, że to był pierwszy raz, kiedy Fuyuhiko nas przywitał. Ta twoja opaska na oko. Ach, to nic ważnego. Nie ma mowy, żeby to było nic ważnego, odkąd to oko nie jest już. Więc nie widzisz na nie, co?
to tylko jedno oko. Poza tym, czyż nie wyglądam w niej fajniej? Wyglądasz, to prawda. Fuyuhiko! Dlaczego zachowujesz się tak spokojnie? Nie rozumiesz, w jakiej jesteś teraz sytuacji? Hiyoko! Czy naprawdę myślisz, że tak łatwo wybaczymy ci to, co zrobiłeś? Nie rozumiesz tego? To twoja wina, że Mahiru nie żyje! Nie, nie tylko Mahiru. Peko też umarła przez ciebie. To wszystko twoja wina. To prawda, Mysiu Pysiu, to prawda. Hiyoko, w końcu udało nam się dogadać ze wszystkimi, ale to prawda. Ale nie musisz mu tego mówić, on w sumie już wie. Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Mimo tego, co się stało, musimy się, Mysiu Pysiu, zjednoczyć. Musimy pokonać tę nienawiść do siebie nawzajem, złączyć się i pokonać Monokumisia, nie dać mu tej satysfakcji z zabijania się nawzajem. No, więc nie zabijajmy się teraz. Co z tego, że wszyscy tu jesteśmy? Lepiej nie mów, że jesteśmy przyjaciółmi czy coś w tym stylu. Nie ma mowy, żeby taki morderca jak on był naszym przyjacielem. Tak? Masz rację, to wszystko... Nie, zaraz sobie pójdzie znowu, to wszystko moja wina. Zrozumiałem już, że... To moja wina, że ta dwójka nie żyje. Czy zamierzasz po prostu zaprezentować nam swoją postawę? No i co z tego? To nie tak. W momencie, gdy wypowiedział te słowa, Fuyuhiko nagle upadł na ziemię. Kurde, mimo wszystko zaczyna mi się go robić z odcinka na odcinek. Coraz bardziej szkoda. Fuyuhiko? He? Co do cholery? Hej, nie żartuj ze mnie. Naprawdę myślisz, że ci wybaczymy, jeśli padniesz na kolana i zaczniesz płakać? Czy naprawdę myślisz, że byle jakie przeprosiny sprawią, że zapomnimy o tym, co zrobiłeś? Nie, wcale tak nie uważam. Wow! Co się dzieje? Rany mu się otworzyły. He? To jest... To jest krew! To krew! Co on zrobił w tym momencie? Fuyuhiko! Rozciął sobie brzuch! Dlaczego? Nie! Ej! Ej! Mysiu Pysiu, nie wykrwawiaj się, he? Co? Mówisz, że rozciął swój własny brzuch? Co ty robisz? Wiedziałem, że byle jakie przeprosiny nie wystarczą. Ale jeśli tego nie zrobi, nie będę czuł się z tym... Uspokój się! Uspokój się! Ty durniu, to nie znaczy, że powinieneś rozcinać sobie brzuch. Musimy jak najszybciej zanieść go do... On nie wyjdzie już z tego szpitala, będziemy go co chwilę łatać. Kazuichi, pomóż mi! Już pomagam! Przestańcie, mogę iść sam! Uspokój się! Nie mam mowy, żebyś szedł sam! Pomimo tego, że poświęciłam czas na opatrzenie twoich ran, to teraz muszę robić to od nowa! Czuję się zawiedziony? Nie, tylko nie tnij znowu brzucha! W efekcie znowu narobiłem wszystkich kłopotów. Kogo to obchodzi? Chodźmy! Reszta wyniosła Fuyuhiko z restauracji, ale dla tych, którzy tutaj zostali... Cóż, jest niezręcznie, jak powinien zacząć rozmowę? Hej Hiyoko, myślałam nad tym od jakiegoś czasu, ale co Mahiru powiedziałaby o tym wszystkim? Wiem, że były się najlepszymi przyjaciółkami, więc co o tym sądzisz? Co powiedziałaby Mahiru? Pewnie by się wściekła, bardzo wściekła. Nie musieliśmy myśleć o śmierci, dopóki nie przybyliśmy na tę wyspę, więc kiedy jesteśmy zmuszeni do kontaktu z nią, nie ma mowy, żebyśmy wiedzieli, jak mamy sobie z tym poradzić. Nie jesteśmy na tyle silni. To rzadki przypadek. Jeśli myślisz o tym, żeby znowu powiedzieć coś nieodpowiedniego, to nie jest najlepszy moment. Nie, to nie to. Czy ktoś wie, gdzie Sakane? He? Faktycznie, chyba nie pojawiła się od dnia wczorajszego. Skoro już o tym wspomniałeś, to dziwne, że nie dołączyła do nas na śniadanie. Mam złe przeczucia co do tego. Nie, no nie znowu, nie zaczynajcie, my się pysie. Złe przeczucia? Przez te ostatnie kilka dni trochę dziwnie się zachowywała. Zawsze była dziwna. Ale jednak trochę się martwię. Nie tylko ty. Chodźmy zobaczyć, chodźmy jej poszukać. Siedząc w niekomfortowej atmosferze, dokończyliśmy jej śniadanie i udaliśmy się do swoich domków. Trzeba poszukać Akane. Nie? Nigdy wcześniej nie czułem się z rana aż tak zmęczony. To pewnie przez to wszystko, co się wydarzyło. Ale powinienem odłożyć to uczucie na bok i iść dalej. Nie ma już dla nas czegoś takiego jak nieudany dzień. I tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Gdzie jest Akane? Co się stało z Akane? Co się dalej stanie z Fuyuhiko? Tego i pewnie więcej dowiemy się w kolejnych odcineczkach. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek z Danganronpy wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku. Tymczasem trzymajcie się, pa pa!